Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile, Vlog o piwie, Browar Funky Fluid. Chyba już nie trzeba go nikomu przedstawiać, zwłaszcza po ostatnim Beer Geek Madness, na którym zaprezentował się z bardzo dobrej strony, a ja dzisiaj po raz pierwszy mam w ręku piwo butelkowe z Browaru Funky Fluid i od razu jest to klimat, który mi zdecydowanie odpowiada, czyli porzeczkowy kwas. No, jeżeli się pojawia jakiś kwas, w szczególności porzeczkowy, to ja po prostu muszę po niego sięgnąć, więc z tym piwem nie mogło być inaczej. Porzeczkowy kwas, oczywiście czarna porzeczka tutaj gra pierwsze skrzypce. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? Jeśli chodzi o ekstrakt, 10 stopni BLG, alkohol 3,9%, goryczka tutaj w skali browaru wyrażona jako 1 na 5. Piwo niefiltrowane, pasteryzowane, składniki: woda, sód jęczmienny, sód pszeniczny, chmiel, chinook i sok z czarnej porzeczki. 3,9% alkoholu, więc bardzo lekkie piwo. Data przydatności 25 lutego 2020 roku. Piwo kosztowało 7 zł i 19 groszy. Mamy czarny, goły kapsel, także tutaj żadne atrakcje dla nas nie zostały przygotowane. Jeszcze raz rzut oka na etykietę. No, charakterystyczna, chyba się wpisuje generalnie w ten klimat etykiet browaru Funky Fluid. Piwa w ogóle się pojawiły ostatnio w Dużym Benie, w sieci Duży Ben, i tam właśnie to piwo kupiłem. Tak się złożyło. Funky Fluid, ok, zobaczymy. Czarna porzeczka, no owoc, który jest po prostu idealny do kwasów owocowych. I z reguły te piwa dobrze wypadają. Chyba do tej pory się nie zdarzył porzeczkowy kwas, który by mi nie odpowiadał jakoś fundamentalnie, także zobaczymy, czy dobra tendencja zostanie utrzymana. Co w aromacie z butelki? No, jest porzeczkowo. Bardzo owocowo, bardzo porzeczkowo. Ja bym nawet powiedział, że ten aromat porzeczkowy jest dość słodki. Trochę się kojarzy z takimi nektarami z czarnej porzeczki. One są dość słodkie, jednocześnie są bardzo intensywnie porzeczkowe. I tu jest trochę podobnie. Czuć przede wszystkim nuty owocowe. Nie czuć żadnych akcentów, powiedziałbym, jogurtowych, ale też w składzie nie mamy bakterii kwasu mlekowego, ani nie mamy samego kwasu mlekowego. Więc tutaj musimy brać poprawkę na to, że bardziej będzie to piwo z relatywnie kwaśnym sokiem, aniżeli taki kwas sensu stricte. Tak sobie przed otwarciem, właśnie przed w ogóle rozpoczęciem nagrywania, pomyślałem, że w sumie tak właśnie jest z tym piwem. I aromat trochę to potwierdza. On jest bardzo owocowy, bardzo porzeczkowy, dość słodki generalnie. Z butelki. A jak będzie w smaku? Zaraz się przekonamy. Piwo trafia do szkła. Już mogę powiedzieć, że bardzo dobrze wygląda. No, wygląda bardzo zachęcająco. Całkiem nieźle się pieni, co też jest na plus. Barwa piwa, mocno zmętnione, wygląda rzeczywiście jak jakiś taki sok NFC. Jabłkowy sok chyba jest NFC właśnie z dodatkiem soku z czarnej porzeczki i wygląda podobnie. Tak jak widzicie, taki, nie wiem jak to określić, nie wiem czy się nawet nie pojawiło takie określenie gdzieś tutaj w opisie. Aha, dlaczego piwo z czarną porzeczką jest czerwone? Ono nie jest do końca czerwone, raczej to jest taka przybrudzona purpura. Nie wiem, czy dobrze określam kolory, już wspominałem o tym niedawno, że z określaniem kolorów to jest u mnie różnie, ale taka przybrudzona purpura, trochę coś takiego. Wygląda fajnie. Piana ma takie fioletowo-różowawe zabarwienie, coś takiego, oczywiście bardzo delikatne. Piana się zredukowała do warstewki, w której przeważają zdecydowanie średnie oczka. No mówię, no piana jest taka jaka jest. Ona z reguły w tych piwach z dodatkiem owoców jakoś nie jest imponująca, ale tutaj się trzyma w sumie całkiem nieźle. Czasami znika niemalże momentalnie. Swoją drogą, widzicie szkło brandowane.
Pamiętacie? Był kiedyś taki browar. Nawet niektórzy vlogerzy w nim maczali palce swego czasu. Wiecie, którzy? Co w aromacie ze szkła? No, aromat ze szkła już jest trochę bliższy takiemu porzeczkowemu kwasowi, w którym są obecne bakterie kwasu mlekowego czy kwas mlekowy, aczkolwiek tutaj jednak wszystko wskazuje na to, że nie ma tych dodatków, tego dodatku. Jest bardzo porzeczkowy ten aromat, teraz trochę jakby podkręcony takim akcentem, no trochę w sumie jogurtowym. Więc już nie jestem teraz pewien, jak to jest. Czyżby w ogóle na etykiecie się nie znalazła informacja o tym, że bakterie kwasu mlekowego czy kwas mlekowy były w użyciu, bo ta nuta trochę się jednak z jogurtem kojarzy. Ale może to po prostu jest wynik połączenia tych nut porzeczkowych z akcentami, nie wiem, odsłodowymi na przykład w tym piwie. Jest przyjemnie, jest dość intensywnie, czuć tę porzeczkę, jest owocowo i rzeźko w tym aromacie. Nadal będę mówił, że dość słodko. Zatem próbujemy kwas porzeczkowy, a w zasadzie czarno-porzeczkowy browar Funky Fluid. Wasze zdrowie. Mówiłem, że w aromacie jest dosyć słodko. I smaku się to potwierdza. Dlatego, że ten kwas, jak na kwas, w szczególności jak na kwas, jest dość słodki i dość mało kwaśny. No, to jest taki słodko-kwaśny kwas. I nie jestem wcale pewien, czy kwasowość tutaj przeważa. Jeżeli mnie pytacie o to, czy to piwo jest smaczne i czy mi smakuje tak po prostu, to odpowiadam jednoznacznie, ono jest bardzo smaczne. Natomiast nie do końca nazywałbym to kwasem, nie do końca nazywałbym to sourem. Dla mnie bardziej jest to po prostu piwo z dodatkiem soku z czarnej porzeczki. I to piwo jest relatywnie słodkie. Nie jest to absolutnie ten klimat, co na przykład kwas porzeczkowy z tej serii Sourness ze Szpunta, nie mówiąc już o kwasie Jota z Pinty. Jest to jakby zupełnie inna bajka, ale tam mieliśmy bakterie kwasu mlekowego, które też mocno wpływały na charakter tego piwa, wzbogacały go o te nuty intensywnie jogurtowe. Tutaj trochę takie złudzenie w aromacie tego jogurtu jest, ale smak już tego absolutnie nie potwierdza. Także myślę, że tutaj ani kwas mlekowy, ani bakterie kwasu mlekowego w ruch nie poszły. W tamtych piwach tak, i to było czuć bardzo wyraźnie w aromacie, i czuć to było bardzo wyraźnie w smaku. One były też dużo bardziej kwaśne. Natomiast tutaj mamy naprawdę sporą dawkę słodyczy i tylko trochę tej takiej kwaśności czy kwasowości właśnie porzeczkowej. Sam profil jest bardzo owocowy. Piwo jest bardzo rzeźkie i bardzo przyjemne. I tutaj jakby nie ma absolutnie z czym dyskutować. Ono jest bardzo smaczne. Jeżeli ktoś lubi w ogóle czarną porzeczkę w piwie, to myślę, że to piwo i tak będzie smakować. Natomiast jeżeli ktoś się spodziewa typowego, rasowego, owocowego kwasa, no to tutaj go nie ma niestety. I to pewien dysonans rodzi. Jest bardzo pijalne, bardzo smaczne. Ono na pewno ekspresowo zniknie tutaj ze szkła. No ale czegoś jednak brakuje, żeby to piwo określać mianem rasowego porzeczkowego kwasa. Mówię, aromat jest taki trochę jogurtowy. Mamy takie skojarzenie. Gdzieś tutaj wychodzi taka nuta. Ale smak już tego nie potwierdza. Nie ma tego charakterystycznego posmaku, takiego jogurtowego, jakby lekko słonawego wręcz w niektórych piwach.
czuć, że tego tutaj nie ma. Ale i tak jest smacznie. Dość wysokie nagazowanie, więc troszkę się odbija. Jest bardzo smaczne, bardzo pijalne, bardzo owocowe rzeczywiście, orzeźwiające. Świetne piwo na lato. Bardzo intensywnie porzeczkowe, bardzo przyjemne, ale nie do końca jest to kwas. Tak to wygląda. Browar Funky Fluid. Pierwszy raz w butelce u mnie. Wcześniej kosztowany z beczek, a teraz butelka. No i piwo bardzo smaczne, bardzo porzeczkowe. Ogólnie rzecz biorąc, mega przyjemne w odbiorze, natomiast nie do końca spełniające kryteria porzeczkowego kwasu, szczególnie jeżeli biorę pod uwagę wcześniejsze tło degustacyjne, które stanowi m.in. kwas Jota z Pinty i Sourness ze Szpunta. Na tym tle, jako kwas, to piwo wypada absolutnie blado i niekwaśno. Natomiast, pomijając to, jest bardzo smaczne, bardzo owocowe i bardzo przyjemne. Jeżeli piliście, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć!